Orłowca i szansa na kontratak dla Greków. Nic nie było. Jakub Błaszczykowski, Polacy. Jak to rozegramy? A tak! Właśnie! No i teraz już nie ma wątpliwości. To jest strzelcem bramki. Teraz z całą pewnością możemy gratulować obroniakowi zdobycia gola. Kolejnego okazuje się w dzisiejszym spotkaniu. Ale tu już rzeczywiście, aczkolwiek przy udziale całego prawie zespołu. Bardzo dobra, porąkowa niemalże akcja naszego zespołu, jeśli chodzi o ofensywę. Warto było walczyć o to, żeby dostał polskie obywatelstwo. Bo tak uderzał to Wito Bramek. 9 bramek w poprzednim sezonie w lidze francuskiej w 33 meczach.